Ho, 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 ho! Z tej strony Dominik i witam was dziś na takim luzackim odcinku, gdzie sobie trochę powywozimy śniegu z farmy oraz pokażę wam, jak już wygląda bizon. Takie małe zapowiedzi, ala teścik. Nie no, bizon stoi w stodole, znaczy w garażu. Świeży lakier jest na nim po remoncie, kupiony w cenie złomu za 6000. Ale to zaraz. Na samym początku chcę... Będziemy sobie odśnieżać, przejdziemy sobie do 60, będę odśnieżał, woził, jak to tam zwał. Jak w zeszłym roku, tak i w tym roku jest taka akcja sub za sub, świąteczna akcja sub za sub na moim kanale właśnie pod tym odcinkiem. Ja muszę wywieźć. Dobra, sobie wywiozę. O co w tym wszystkim chodziło? No w zeszłym roku wiele osób wchodziło pod filmik. Link będziecie mieli, może nie, link do niego nie będziecie mieli w opisie, ale możecie sobie znaleźć na kanale jego, tak. I tam sobie każdy wymieniał się z każdym subskrypcją, po prostu piszecie kto sub za sub. Inna osoba chciała wymienić się, to wchodziła, wymieniała się i z powrotem. I tak każdy z każdym, taka akcja świąteczna, żeby każdy mógł poczuć się, że staje się youtuberem, wbija się 1000 subskrypcji, coraz większa oglądalność jest u niego i tak dalej, i tak dalej. Także i w tym roku kontynuujemy tą tradycję, która jest od zeszłego roku w sumie, ale miesza o to. No ciężko ma traktorę, ciężko. W końcu też tytuł jest, że ciężki wywóz śniegu. Zobaczymy jeszcze jaka będzie, jaki tytuł ustawię. Jestem jeszcze ciekaw, co wymyślę. Miesza o to. Dobra, zamotałem się. W sumie miało nie być tego odcinka. W ogóle miał być koniec kanału, ale to powiem na innym całkiem odcinku. Prawdopodobnie na question and answer. Coś takiego. Muszę w końcu to nagrać. 100 pytań prawie jest. Nie wiem, 100 pytań, 90 chyba czy 80 pytań jest na YouTubie i widziałem, że dużo jest też prywatnych pytań. Właśnie bym musiał w końcu to nagrać. No, na święta jak sam raz. Nagra się. Macie jakieś pytania właśnie do tego, to na karcie społeczności macie o tym post. Tam możecie wchodzić, zadawać pytanka i ja na to odpowiem na tym odcinku. No dobra, no to teraz ta akcja sub do sub, to już wiecie, że tam możecie się wymieniać w komentarzach. I nie będzie żadnych banowania czy usuwania, że ktoś chce puste suby mieć. Nie, po to właśnie jest ten odcinek. I też sobie pokażę, co bizonek już posiada na dobrą, na tą chwilę. To wyładuję sobie chyba to, bo tak. Control. Nie na to stronę. Na to. Nie na to stronę. Aha, dobra, nie mam dostępu. Chciałem, żebym mógł wysypać śnieg na sąsiada pole. Ale nic z tego, to chyba na swoje pole to zrobimy, żeby nie było problemu. Dobra, sypiemy. Wiadomo, na farmie dużo śniegu się nazbierało, żeby nie było później problemu z tym odśnieżaniem, to trzeba to wywieźć, a czy odśnieżaniem. Farma mieści się, jest w dołku, a pola są na górce i wszystko spływa później. Żeby nie było problemu, że ta woda będzie stała, to sobie to powywożę. Znaczy to takie, wiecie, to jest takie pić na wodę, bo to jest gra, tego w rzeczywistości nie ma i w ogóle. Ale jakiś odcinek musi wpaść, też chcę pokazać, co bizon posiada. Podziękować w sumie też za te dźwięki, które mi oceniliście, że są mega. No faktycznie, postarałem, szczególnie chciałem się postarać. Za to ponagrywałem u wujka na bizonie, jak mucił mojego innego wujka, ten co ma kanał Mafia Grabina. Zapraszam na jego kanał, link macie jak zawsze w opisie, tak samo i do brata. Oczywiście też do mojego grafika będzie link, też do niego zapraszam. Sobie ponagrywałem na bizonie dźwięki i właśnie te dźwięki mogli się na poprzednim odcinku z bizona, na odcinku jak dodać panel IC, Simple IC dokładnie, tam mogliście te dźwięki sobie zobaczyć, ocenić i może były, nie wiem, tam na 100 chyba komentarzy, no nie wiem już ile, nie będę też tu zmyślał wielce, nie wiem ile szczerze, ale że wyspał się, dobra. Także może kilka osób stwierdziło, że zrobić dwie wersje, stare te dźwięki i te Marcella lub i te moje dźwięki,
ale myślę, że zostaniemy przy tych dźwiękach, które dodałem tych nowych. W końcu po co dodawać coś, co było w 11 farmingu, jak można dodać coś nowego, czegoś jeszcze, czego nie było jeszcze w modyfikacjach. Czy Bizon zostanie wydany? Takie pytanie zadajecie, to bardzo dużo ludzi mi to zadaje. No, Bizon na pewno zostanie wydany, ponieważ nic już praktycznie z Bizona dania nie ma, bo wszystko już jest przeze mnie zrobione w nim. Plan deckę oczywiście oddania, które dodałem po długim dodawaniu, bo tam jeszcze ona była zaczepiona z modelem i tak dalej, to plan deckę stwierdziłem, że usunę, ponieważ to jest trochę słabe, żebym jego rzeczy też sobie przywłaszczył. Także usuną. Jest statyczna plan deka bez żadnych animacji bujania się. Też wiele widziałem komentarzy pod pierwszym filmikiem, gdzie pokazałem, co ten Bizon posiada na sam pierw. Ten filmik, co już ma 12 tysięcy świeteń, o dziwo, dobrze się przyjął. Tam pokazałem, że ten Bizon jeszcze miał tą plan deckę, ale już jej nie ma. Jest statyczna, taka co była w standardowym Bizonie, czy w tym 17. Tylko że 17 była na nie była na Udimach, a tu już jest na Udimach. Z oczywiście konfiguracjami. Oczywiście też Bizon jest tak, Bizon jak Bizon modelem się nie różni tak wielce od nowego. Wiadomo, posiada dużo nowych modeli, których ja wymodelowałem. Mogliście zobaczyć na karcie społeczności post, jak w poniedziałek w trakcie trwania matematyki prezes Ziaro modelował sobie dodatkowy zbiornik do Bizona. Tak, nawet stawiłem post wraz z jak się matematyka zakończyła, zbiornik wymodelowałem i właśnie czekam, aż mi w końcu Patryk zrobi na ten zbiornik Udimy. Jak zrobi? Oczywiście zbiornik jest dodany, wszystko ładnie działa, zboża i tak dalej, jest więcej. Czy tam nie do końca, muszę jeszcze trochę poprawić tytuły i nazwy tego zbiornika, ale to już takie drobnostki, które w każdym filmie mogę wejść poprawić, jak oczywiście się będzie chciało, bo też nieraz nie mam czasu, mam coś innego do roboty, praca, sprawy inne, prywatne, no nauka i że tak nieraz się nie chce wejść, nieraz się wejdzie, coś się popatrzy i stwierdzi człowiek, że nie ma siły, wyjdzie z tego, wyłączy komputer, układzie się, co innego, albo popatrzy się na jakieś tam, nie wiem, samochody, motocykle, laptopy, coś, komputery, może coś kupić na zarobek, może coś naprawić, do naprawienia, coś zarobić, tak, wiecie tam, takie dorosłe sprawy, myślenie. Gdzieś się tego ptaka tam, on sobie po drzwiach chodzi, ja pitole, farming to jest nieraz tak zbugowany, że szczególnie ta mapa na początku mi się podobała, bo na tej mapie to już gram dość bardzo długo, dużo sobie na niej sam poprzerabiałem, widzicie, ale autor tej mapy trochę nad tej mapy nie dopracował, szczerze mówiąc, nie pamiętam, że to jest autorem, ale niedopracowana jest ta mapa, posiada wiele bugów, który musiałem sam naprawiać i oczywiście trochę to mi czas też zajęło, bo w mapach nie siedziałem bardzo długo od czasów 15, no ponad dwa lata nie siedziałem przy mapach już, tak szybko minęło ten czas. No dobra, ile czasu nagrywamy, tak mniej więcej, no nagrywamy już, już bardzo długo, będzie już długo, także zaraz to wywiozę i przechodzimy do Bizona, co posiada. Trochę tu zostało mi. Co do tego Bizona właśnie. Dziękuję wszystkim moim widzom, którzy przesyłają mi nowe modele do Bizona, jakieś tam naklejki dodatkowe. Proszę, żeby to dodać. Tak, jasne, czemu nie? Wyślesz gotowy model. Oczywiście nie musi być na Udimach, ważne, żeby pasował. Czy naklejkę nawet wyślesz mi? Ona nie musi być zrobiona, bo wiadomo, nie każdy umie robić. Ja sobie to dodam, ale w ogóle dziękuję, że staracie mi się pomóc, że chcecie to, że wam się podoba. Wiele osób też krytykuje, no ale cóż, taki już jest świat i trzeba wszystkich akceptować, jakimi są, jacymi, jakimi. Dobra, każdy wie, o co chodzi. Dobra, to już prawie koniec będzie. I sobie zaraz przypalimy Bizona. Zobaczycie, jak sobie chodzi. Oczywiście wiele osób na poprzednim odcinku nie ogarnęło na końcu, jaki był bonus, co Bizon posiada na fajny klawisz jeden. No w tym roku będą, w tym nie roku, tylko w tym odcinku będą może mieli okazję to dostrzec. Jak nie, to będą dalej pytać się.
No oczywiście ja jako youtuber przez zielo nie będę odpowiadał, bo to jest chore, kto nie obejrzy odcinka, a pyta się o takie rzeczy, to są w odcinku. No cóż, tacy są już ludzie na tym świecie. I takich trzeba olewać. Chcesz wszystko wiedzieć? Znaczy, chcesz zadać pytanie? No, najpierw obejrzyj odcinek. No odcinku są niech nieraz odpowiedzi na te pytania, które wy zadajcie. Są naprawdę głupie komentarze, bo ktoś się pyta o coś, co już jest w odcinku zapytane. No dobra, jedziemy z tym koksem. Koksem, marihuanem tego. Ja dość tamtego. Skręcamy, bez kierunku oczywiście. To chciałem jeszcze wspomnieć. A właśnie chciałem wspomnieć o tych modelach, które wysłaliście. Była taka sytuacja, że ziomuś mi wysłał, widz w sumie mój, tak sam nazwał się, wysłał mi model sheet do Bizona, który pokazywałem na poprzednim odcinku, i czy dodam to. No dobra, dodałem, tam w sumie animacje trochę jest źle dodane, bo jest nierealistyczna ta animacja, ale chodzi o sam efekt, że to jest dodane, co nie? No i się okazało, że ten model, co mi wysłał, nie jest jego. On mnie wczoraj zrobił, a ja to dodałem. Teraz tu leci? Dobra, nie leci. Inny autor napisał pod odcinkiem, że to jest jego model. No i faktycznie może i być jego. Także osoby, które zobaczą, że czyjś model jest użyty w Bizonie, a jest od kogoś innego przywłaszczony, proszę mi to pisać. Czytam model. Modele to już te, co w Bizonie, to są już autorstwa takiego, że to jest pewne. A raczej te naklejki, które w nim zaraz zobaczycie, mogą być właśnie kogoś, kto dał na to zakaz. Nie chcę, żeby to było użyte. Też naklejki jako naklejki. Sama tekstura, ponieważ model naklejek, ja sam to robię wszystko pod, żeby pasowało to idealnie pod model Bizona. Dobra, zgasimy, przejdziemy. I dodam jeszcze tam, że właśnie te naklejki. Dobra, to przychodzimy, idziemy do mojego warsztatu. Odcinek z powstawania warsztatu, jak to wszystko robiłem, możecie zobaczyć na YouTubie. Będziecie mieli tu link do karty do tego odcinka. No właśnie, mam garaż, włączone światło. Jest Ursusek, jest mały do, oczywiście do oprysków, tu trochę śniegu. Wpitoliło mi się, jakby były bramy otwarte. No a Bizon stoi tu, właśnie tak jak mówiłem, świeżo pomalowany. Świeżo pomalowany Bizon. Jeszcze bez kabiny, dopiero to światła świeżo zamontowałem do niego, przewody. Tak, żeby już można jego uruchomić bez żadnego problemu. No to uruchomimy, ale najpierw trzeba otworzyć wrota, a z tamtej strony. Tu i z tyłu trzeba otworzyć wrota. Wiadomo, żeby człowiek się nie udusił w tym dymie. A, przeszkadza mi trochę ta lampa. Na lampę sobie wezmę. Uwa, skoczyłem na Bizona. Co jest? Drzwi się zawiesiły? Może śnieg leży i nie chce wejść. Albo właśnie ta mapa jest tak jakoś zbugowana. Ach, że już daj ten spokój. Piła się włączyła. No nie, no dobra, bez tego, bez pierdolenia się z tą mapą, bo naprawdę. No właśnie, co na sam początek widzicie, że Bizon ma na podejście wiele różnych bajerów. Chyba teraz go niechcący podniosłem, no naprawdę ta mapa. Ach, mój Boże, co ja robię. Bizon ma właśnie ten... Zapomniałem dziadostwa usunąć ten podnoszenie ciężarów. Dobra, mieszało o to. Widzieliście, co właśnie posiada, że ma tu klapy, że można filtr ustawić. Zaraz przejdziemy do sklepu, dobra. Odpalimy diody, wszystkie kontrolki. Dobra, i jest na mrozie minus 4 stopnie farmingu. Bizon był wczoraj przypalany, całą noc poprzestał, nic zimny, zimniutki. A chodzi, odpala. Silnik zdrów w sumie Andoria, tak, świeżo pomalowany. Teraz dajmy gazu, na zimną czy się przepalimy, a co? No nie ma co, jeszcze raz dajmy gazu. No, chodzi, nie ma co, dobra, zgraźmy to. Wyjdziemy. Skoczyłem, tu jestem tego. Dobra, przejdziemy jeszcze do sklepu. Tylko z tego miejsca. Dobra, wchodzimy do sklepu. Kombajny. Oczywiście mogę pokazać, że błędów żadnych nie ma. Aczkolwiek i tak wam się nie pokaże linika, jakby coś było, ponieważ już jest mod kupiony. Tak właśnie wiele osób pokazuje. O, mój mod, żadnych błędów nie ma, tylko... Jakby nie było błędów, to by tu wyskoczyła linika, że się wczytał dany mod, a jak ktoś już kiedyś go kupił w sklepie, to już się nie wczyta, nawet błędy się nie wczytają ponownie, tak? Kolorami.
Tak jak mówiłem, pokazywałem i mówiłem wcześniej, że jest paleta 100 kolorów plus multicolor, czyli to łącznie, to ja nie wiem. No jest 6 konfiguracji kolorów, czyli to jest 600 kolorów plus każda konfiguracja multicolor ma. Jakiś ziomuś na moim kanale wczoraj pisał, no, że mało konfiguracji, że napisałem, że 35 konfiguracji, to spokojnie na modchu przyjmą, bo że jakiś tam Ursus czy coś ma 55 konfiguracji. No tylko, że nie pomyślał, że on policzył konfigurację jako wszystkie, że powiedzmy mamy markę kół felgi, że mamy raz, dwa i trzy, tak policzył wszystkie, a ja liczę 50 jako tylko to. Nie liczę, że wszystkich ustami jest, tylko że tych ogólnych podanych. Wie, każdy wie, o co chodzi. No. Dobra, nie będę się tu już wielce mądrzył, bo to jest głupota. No właśnie. 50 konfiguracji, no w moim bizonie jest już 50 konfiguracji, no ale jakby tak miał człowiek liczyć każdą osobno, to samych kolorów jest 600 ponad, nawet 700 można powiedzieć. Co takiego dodatkowego? Właśnie widzimy model, model już jest całkiem rozdzielony, posiada nawet chłodnicę, której brakowało w bizonach. Tu nie ma tych, no widzimy, że jest dość rozcięty, rozbudowany. Oczywiście też ten model nie jest przeze mnie pełni robiony, bo też inne osoby mi pomagały przy tym, ale wszyscy będą w autorach opisani na sam koniec. Mam nadzieję, że nie dadzą sobie spokój ci, którzy ciągle wmawiają, że to jest to i modyfikacja tej osoby, a nie moja, bo to jest naprawdę denerwujące. Dobra, bez zbędnego gadania, przejdźmy co w końcu pchala, co dodałem. Tu z przodu, tak jak wcześniej pokazywałem, numer zbiornik, właśnie doszły ten numer zbiornik, to są te liczby tu 1, 2, 3, 4, ale też oglądając filmiki starych PGR-ów zobaczyłem, że niektóre bizony, jak nie miały kabiny, miały sam daszek, orurowanie lub orurowanie z daszkiem, miały numery też w tym miejscu zakładane. No i tak zrobiłem. Kolejna sprawa, która doszła. Kabin to nic, wycieraczka. Doszła wycieraczka i wiatrak w kabinie, którą możemy dodać. Każda kabina ma w innym miejscu. I oczywiście z panelu IC możemy sobie włączyć i wyłączyć. To jest animacja, która nie ma skończenia, czy ona będzie działać nawet po wyjściu i po zgaszeniu. Plandeka silnik, plandeka, ona jest jeszcze na fototeksturach i na tym zostanie, ponieważ mi się tak podoba, a też na Udimy, no... Nie za bardzo, nie widzi mi się ona na Udimach. Oczywiście każdy też to może zdjąć sobie z silnika. Nie posiada od drugiej strony w ogóle żadnej modelu żadnego. Dlaczego? Dlatego, że ona posiada bardzo wielką siatkę poly i dlatego też ten bizon strasznie na FPS-ach spada. Jakbym zrobił to siatkę od drugiej strony też jeszcze, model tej całej siatki w ogóle, to ten bizon by jeszcze bardziej stracił na tych FPS-ach. Oczywiście każda osoba, która ma słaby sprzęt, naprawdę słaby sprzęt, może sobie zapomnieć o tym bizonie, albo będzie wybierała konfigurację 1,5 godziny, bo naprawdę będzie strasznie mulił. Modyfikacja robiona by była jak najlepiej odwzorowana, a nie by każdemu działała. Stąd też bizon na dobry sprzęt. Tadeka silnik. To widzieliście. Naklejki wylot bok. To tego nie widzieliście też do końca. Naklejki naklejkami, ale doszła też naklejka na prośbę widza. Bizon 5056, to ja właśnie nad tym dziś pracowałem, a nagrywam to dziś w 3 grudnia, czyli na niedzielę będzie odcinek, jak w sam raz, to ten model, pierdolę głupoty, naklejka ma nowy model oczywiście, to jest nówka model, także każda krawędź tu jest zrobiona, wykończona, że no nie ma żadnego, nie ma do czego się przyczepić, no. Szczerze, nawet lampy są wycięte dookoła dziury, żeby lampy były jakoś też realistycznie wyglądały. To jest nowy model, to jeszcze jest nieskończone. Ale też jest fajne coś takiego jak Bizon Z056 New Holland. To są naklejki z tyłu od New Hollanda właśnie z konfiguracją niebieską. To ma urok jakiś. Dlaczego tak? No, kiedyś mnie hejtowali przez to, że zrobiłem takiego bizona. To było kiedyś na prośbę widza robione i ponownie widz napisał do mnie, czy bym dodał naklejki. Stwierdziłem, dobra, mogę dodać. To i tak jest kwestia kilku minut. Zrobić model, którym jest kwadratem prostokątem, to nie jest żaden problem. Później go dołożyć, żeby pasował jako model na bizonie, też żaden problem zrobić. To jest chwila roboty plus konfiguracja, gdzie tak, sorry, masz gotowe. Zrobiłem.
I Bizon, tu już są poprzednie te naklejki, czyli Z057. To jest jak było, tylko też właśnie jest tak, że wycięte, widzimy, wszystko jest wycięte, tu są podrobione te naklejki, widzimy, tu jest dziura w klapie, to i naklejka jest przerwana. Tu jest tak jak było, tu też mamy dziurę wyciętą. Tu oczywiście też naklejek nie ma, tak jak tak, że to jest, naklejka jest zrobiona wręcz idealnie pod wszystko, cały ten model. Dodatkowa chłodnica, to widzieliście, wybór kierownicy już pokazywałem wcześniej. Za bardzo. Widzieliście właśnie guma na podłodze, to jest ta jedna. Ach, cholerstwo, ciężko było mi to gumę rozciąć już od tego, bo jakoś mi się bugował. W ogóle program do modelowania z 3D jakoś coś mi się spierdoliło, że nie, z krawędzie mi straszne robi ostre, a nie powinien. Nie będę już tu tłumaczył, o co i chodzi, bo tylko marnujemy czas. Guma paski, jeszcze będzie guma jedna i jeszcze co, plany na jeszcze dwie inne gumy zrobić, ale to zobaczymy, jak będzie z czasem. Klapa, silnik to bez tej klapy. O, słoma ozdobna to przód, tył. Naklejki w kabinie to też pokazywałem, osoby w kabinie też pokazywałem, rodzaj koguta, gaśnice też pokazywałem wcześniej, ustawienie koguta, rozkładanie rury też pokazywałem, ale wytłumaczę o co chodzi. W ten oto sposób mamy X-a w tym miejscu i musimy wyjść, dopiero rurę rozłożymy i wchodzimy do Bizona. Oczywiście jak rura się rozłoży, to klikamy O, wtedy zboże się wysypuje z animacją dźwięków mojego autorstwa, a jak chcemy dodać gazu, dodajemy gazu na klawisz na klawiaturze. Wtedy nam się też wysypuje wskładanie tacy pięknie. A jak weźmiemy sobie rozkładanie hydrauliczne, to dodaje nam się tutaj ta hydraulika i dodatkowa wajcha w kabinie, gdzie jest tu X w tym miejscu. Wtedy to wszystko tak działa inaczej. To już pokazywałem też na innym odcinku. Ozdoby na rurze też się nic nie zmieniło. Odblaski też się nic nie zmieniło. Ustawienia filtra. No właśnie, tu możemy sobie ustawić kąt filtra co 10 stopni, aż do 110 stopni. No, także możemy sobie go wygiąć w każdym... tak jak sobie tylko chcemy. Zobaczcie, przepraszam, 190 stopni maksymalnie możemy mieć, nie 110, pojebało mi się. To nawet, to zobaczcie, to jeszcze jest, to jest 19 już konfiguracji w tym miejscu. Takich, że klikamy, klikamy, te 110 stopni przekręca się nam. No, to na samym tym jest 19. Paski na filtrze, to widzieliście, osłony też widzieliście, ozdoby tył. Ozdoby tył, tak, naklejki tył, tu się nic nie zmieniło. Plandeka, to plandeka chyba ta, to też nic nie zmieniło, jest plandeka taka jak ta zwykła, mówiłem. Lub sieczkarnie, oczywiście też tu nic już nie doszło nowego, nic się nie zmieniło, tak jak było, tak jest. Jak pokazywałem wcześniej, tak jest. Z plandeką, plandeka, tak jak mówiłem, statyczna, nie, oddania, tylko jest statyczna, zwykła, żeby nie było później problemu, że wziąłeś czy coś tam, że czyjąś pracę. Statyczna, bez żadnej animacji bujania. Będziecie chcieli, możecie sobie sami dodawać, tylko mówię szczerze, że to tego dodać łatwo to nie jest. To trzeba trochę posiedzieć przed tym, żeby dodać tę animację. To nie tylko kilka linijek wkleić. Osłony sieczkarnia, to widzieliście. Ozdoby na sieczkarni, widzieliście. Naklejki autora, właśnie to jest coś, czego wiele osób chciało. Możecie sobie wybrać, czy chcecie naklejki moje, czy nie chcecie naklejki na kabinie, na Bizonie. To samo widzicie, nie ma nigdzie naklejek Biper, Ziaro, Bizon, czyli to jest usunięte. To idzie, idę już na taką, nie łatwiznę, tylko na takie porozumienie z hejterami, którzy hejtują. Osoby, które tego nie lubią, no tak szczerze mówiąc. Odcinek bardzo długi będzie, naprawdę bardzo, bardzo długi będzie, no ale cóż, trzeba kiedyś to pokazać powoli. Logo SKR na zbiorniku, to naklejkę polecał mi fan, widz. Raczej wziął to z innego Bizona, na pewno wziął, bo ona była wycięta z kanału Alfa, no ale chciał, dobrze, dodałem mu. Naklejki cały Bizon to są naklejki ostrzegawcze, takie typu, nie wiem, tu widzimy ostrzegawcza, tu ostrzegawcza, ostrzegawcza. To takie naklejki, naklejki między światłami, to też chyba już pokazywałem, schodki też pokazałem. Osłony dół, właśnie te osłony można sobie tu wybrać. Bez osłon, lewa osłona, prawa osłona, obie osłony. No to jest trochę nudne, takie klikanie, wybieranie, pokazywanie. Osobiście już mam dosyć tego farminga i nawet nie chcę się w to grać, ale czegoś nie robi dla moich kochanych widzów. No właśnie. Zajebiście, że jesteście ze mną, że wbijacie subskrypcje, idziemy coraz bliżej tych 10 tysięcy, no jest mega, no zajebiście, no. Kuźwa, no mega jaśnie co wy robicie. No klapy boczne to jest bez klap bocznych, czyli to te są te klapy duże.
Klapa lewa, oczywiście, jak wybierzemy sobie klapę lewo z Z057, to mamy te naklejki po lewej, po prawej stronie. Jak nie będzie tych naklejek, to te paski zginą. To samo jest, jak mamy konfigurację nie ozdoby, tylko odblaski, to też nam się tu odblask wklei. No to tak właśnie, naklejki są wycięte tak, że jak klapę otworzymy, to te naklejki nie będą sobie wisieć w tym miejscu danym co teraz, tylko też się otworzy. Klapa lewa, klapa prawa. Widzimy, klapa prawa. Klapy, bok, lewa, chłodnica, klapa, bok. Muszę to poprawić, to jest błąd. Właśnie jest ta chłodnica. No, pewnie też będzie wiele osób pisać, że ona tak nie wygląda w rzeczywistości, że trochę to jest inaczej, ten model wygląda. Wiecie, co się robi, jak komuś to się nie podoba? Patrzcie na to. To dam, już jej nie widzicie, nie musicie narzekać. A jak wam się nie podoba, to nie musicie tu być. Właśnie. Mało kto by zrobił to wam w Bizonie, że jest klapa otwierana, jeszcze macie tam chłodnicę, możecie chłodnicę zobaczyć, no naprawdę. Naklejki PGR tył, to też, to akurat też widz mi inny podesłał. I on zarzekał, że to jest jego autorskie, ale te naklejki widziałem w 17 farmingu przy Bizonie Gigancie. No właśnie, tu są te naklejki. I przed wydawaniem, znaczy Bizon na pewno może i będzie wydany, no ale najlepiej jakby się autor tych naklejek, niektórych naprawdę do mnie zgłosił. Nie chociaż napisze, że taki i taki, to ja go później w autorach wpiszę. Bo będzie przypał, jak ktoś powie, że nie chce tego. Właśnie tacy są moi widzowie, że nie pomyślą, co zrobią. Ale mamy, mamy. Wybór kierownicy? Pierwszy typ? Czyż to już było? Aha, to ja mam jakąś jedną konfigurację zbugowaną. Model. Właśnie to jest ten pojemność, ten zbiornik, który muszę dokończyć. Muszę to poprawić, bo zapomnę o tym zaraz. Także nam ten zbiornik się powiększa. Mamy nowy model. Model jest taki, jak widzicie. Nie jakiś, że złożony z 2 czy tam 50 kwadratów sklejony w Giancie i to wszystko, tylko model wymodelowany na nowo. Ładny, kanciaty. Za wszystko. Bez żadnych dziur, nic takiego. No i tu możemy sobie wybrać model. O co chodzi z tym? To nie jest tak, że nam coś się będzie konfigurowało. To jest tylko i wyłącznie zmiana nazwy w sklepie. Mamy teraz Bizon 56, czyli to. Tu jakby bierzemy to, to jest tak jakby silnik, to automatycznie po kupieniu w nazwie będziecie mieli w FMZ Bizon Z056 Super. To chodzi o to, że jak gracie na multiplayerze czy na iluś tam kombajnach, to możecie sobie poustawiać te nazwy, a później przy sprzedaży będziecie lepiej mieli dojść, który to był który. Mamy jeszcze taką konfigurację jak Bizon Z056 5. To są też pomysły moich widzów, którzy pisali na Facebooku. Naprawdę bardzo duże wiadomości od was dostałem już. Na pewno jeszcze dostanę wiele. Z056, Z057, Z058. Tak. Jeszcze jest ten. Jeszcze chyba jest jeden. Nie wiem, to jeszcze dojdzie ten z 5056. Tak, jeszcze tu dojdzie. No i pojemność. No i to jest Bizona na tyle. To jest tyle z Bizona. Widzimy. Tyle z Bizona, co wam pokazałem. Mamy też na podejście kilka innych pierdół. A, no, no, na przyszłość muszę pamiętać, żeby ten fajne coś do podnoszenia ciężarów pod nazwą hy-hy, żeby to usunąć, bo to przeszkadza. Ale chcę też wam powiedzieć, że jak powiedzmy złożymy, to automatycznie światła nam też się złożą tak, że nie świecą się w tamtą stronę, tylko świecą w tą stronę. Jak w rzeczywistości, no na pewno takiego Bizona nigdzie nie dostaniecie z takimi bajerami, chyba że naprawdę ktoś to zrobi, to dostaniecie, no ale zobaczymy. Jeszcze nie wiem, już naprawdę ten odcinek to z pół godziny trwa, już chyba starczy na to. Na ten odcinek to będzie wszystko.